Bóg jest miłością. Tak mówi pierwszy list Jana, 4:8. Z jednej strony, w jednej ze swoich najpopularniejszych piosenek, Beatlesi śpiewali: wszystko, czego potrzebujesz, to jest miłość. Tak. Bez miłości nikt nie potrafi żyć. Człowiek bez miłości gorzknieje. Jednak czym jest prawdziwa miłość i gdzie można ją znaleźć? I tutaj pojawiają się pierwsze trudności. Ludzie pragnący miłości sięgają po wszystko, co oferowane jest jako, w cudzysłowie, miłość. I zewsząd są oszukiwani. Ludzie mówią o miłości, jednak mają na myśli własne pożądliwości. Bywa, że mówią w cudzysłowie miłość, a mają na myśli jedynie sympatię. Inni natomiast mówią o miłości i są w tym naprawdę szczerzy. Ale gdzie spodziewają się uczynki? Gdzież spodziewają się ich uczynki? Istnieje jednak miłość, która jest prawdziwie szczera i nigdy nas nie rozczaruje. Nie są to puste słowa bez treści, ale jest to rzeczywistość. Jest to miłość Boża. Tę miłość Jezus Chrystus, Syn Boży, przyniósł na świat. On nie tylko o niej mówił, on też działał z miłością. Szukał ludzi, którzy stracili nadzieję, a tych, którzy zbłądzili najbardziej, znów sprowadzał na właściwą drogę. Tak, on nie przyszedł, aby mu usługiwano, lecz aby usłużyć innym. Na koniec oferował samego siebie, umierając na krzyżu Golgoty. Pan Jezus Chrystus podarował swoje życie jako okup za grzeszników, a ponieważ sam był bez grzechu, Bóg mógł przyjąć jego ofiarę. Prawdziwą miłość widzimy zatem na krzyżu Golgoty, w miejscu, gdzie zawisł Jezus. Tam nie zostaniemy oszukani. Czy tęsknimy za miłością, która nie przemija? Bóg ją nam udowodnił. Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego i jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Pierwszy list Jana, 4:8-10 w ten sposób mówi.